Siema, witam się. Mam powiedzieć trochę o moich nowych rzeczach, bo trochę mang doszło, trochę doszło książek. W zasadzie jedna książka, a o drugiej chciałem coś powiedzieć. Także może najpierw to, bo to już pokazywałem chyba. 99 ofiar Tytusa Meyera ostatnio przeczytałem. Chciałem dać taką krótką opinię. Szczerze, to jest książka 9/10. Wydaje mi się, że pod pewnym względem nawet najlepsza książka Marcela Mossa. Zajebisty plot, zajebista historia. Książka nie nudzi. Naprawdę, no. Warto przeczytać, tak? Warto po to sięgnąć. Na pewno. Sama książka kosztuje 45 zł. Fokusuj. Fokusuj się o. Od chwili. Naprawdę. Świetny plot twist, świetna też tworzą fabuła. Taki plot twist zaskakujący, bo już o nim mówiłem. I naprawdę uważam, że warto. I wydaje mi się, że no, tak patrzę na inną moją pozycję od Mossa. Może jednak nie najlepsze, ale najbardziej wydaje mi się, że taka. Będzie taka przeczytana przez wszystkich, wydaje mi się. Bo niektóre jakoś tak nie sądzę, żeby trafiły do większości. Ale dobra. I tutaj nowość. Pierwszy tom Freddy Fazbear. Tak, pierwsza część trylogii opartej. A tu jeszcze są te... Znaczy, dzień drugi, ten trzeci. Ja to kupiłem, słuchajcie, w Warszawie. Byłem w Warszawie, kupiłem sobie taką książkę. Jeszcze na przecenie była to już w ogóle i... Się kupiłem dwie mangi, które tutaj będę pokazywał, ale to zaraz. No, jeszcze nie przeczytałem, ale kiedyś się za to wezmę. Może nawet w tym roku jeszcze, dobra. To teraz może jak już jesteśmy przy temacie Warszawy, to kupiłem dwie mangi. Dobra, tutaj to pokażę później. Dorohedoro. Tam pierwszy kupiłem. Przede wszystkim to, co ludzie podkreślali, piękne wydanie, naprawdę mi się podoba. Widzicie tą skórę. Cena 30 zł. Wcześniej miałem styczność z tą serią. Pokażę w środku. Jest kilka kolorowych stron w ogóle. To mi się też zajebiście podoba. Patrzcie. O, gdzieś tutaj była. O. Kolorowa strona. Nie noś. Ale to mi się podoba. Szczerze nie byłem nastawiony na to, że będę to zbierał, ale prawdopodobnie kupię drugi tom i po drugim tomie zobaczę. Ale to nie, jeszcze nie na teraz, ale naprawdę ładna, fajna seria. Ciemna mroczne postapu. Czyli naprawdę spoko. Cena 30 zł. Teraz wiem, że wychodzi tam chyba tom 8 nawet. Albo 7. Nie pamiętam. Ja generalnie jestem na tył z mangami, ja czytam swoim tempem i tyle. Więc tyle, no uważam, warto kupić. A ja no, po prostu i tyle. I druga rzecz to jest Tokyo Aliens. Jeżeli chodzi o rzeczy z wiosennego tego festiwalu mangowego rok temu, Tokyo Aliens był jedną rzeczy, którą chciałem bardzo kupić, ale się zbraniałem, bo w sumie mało tego wyżu chodziło. W sumie wyszło przez cały 2023 chyba tylko 3 tomy, albo 4. Nie, 3 chyba. I co, kupiłem teraz pierwszy właśnie, jak byłem w Warszawie. I co tu mogę powiedzieć? Faceci w czerni, wersja anime. Wersja mangi. Jeżeli lubicie facetów czerni, lubicie tematy kosmitów, kupcie, ale jak nie, no to nie wiem, czy jest sens. Nic odkrywczego w sumie. No, tak jak faceci w czerni, tak? Większość ludzi wydaje mi się, że oglądało to, więc dla mnie nic nowego. I tutaj, jeszcze tutaj, tak, tu są dwie kontynuacje i jedna trzecia nowość. Dan. Kupiłem to z jedną mangą, którą pokażę za chwilę. No bardzo mnie ciekawia ta manga, bo słyszałem dużo pozytywnego i się i dostałem jeszcze więcej niż się spodziewałem. Jest kuriozum, jest śmieszność i naprawdę warto. Na przykład gdzie to było? Gdzie to kurde to było? Ale gdzieś to było, jakieś śmieszne sceny, o. O, o. Będziemy teraz uprawiać seks.
Zpierdala mnie ta manga. Strzelam, że kupię drugi tom też. Nie wiem kiedy, ale kiedyś kupię. Jak kupiłem Dan, to kupiłem do niego jeszcze szóstkę Blue Locka. No, trzeba kontynuować. Teraz wydaje się, że kupili siódmy i ósemkę na raz. Tu już mamy długą prelekcję. I co tu dużo mówić, no. Blue Lock to Blue Lock. No, uważam, że anime jednak było lepsze. I czekamy w tym roku na drugi sezon. I zobaczymy, co dalej z serią. I ostatnia rzecz. Tokyo Revengers 15 w tym miesiącu. W tym przyszłym tygodniu wychodzi już tom 16. No, a tu się zaczyna Teijiku Arc. Czyli do tej pory ten arc ostatni w anime. Dla mnie bardzo dobry. A teraz zobaczymy. 15 tam pierwszy się w czasie itp. itd. No i tutaj Smiley Angry na okładce. I to byłby chyba tyle. Do zobaczenia wkrótce. Elo.